projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aplikacji w roku 2014. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aspekt krakowskich w roku 2014 oraz projekt zarządzenia prezydenta miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w roku 2014. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem powyższym. I może taki krótki komentarz. Dostaliśmy zarządzenie pana prezydenta. Tam już są wyznaczone godziny. Jeżeli chodzi o całodobowy, jest taki aptek na terenie Krakowa 6. Z tym, że jedna jest w naszej dzielnicy, w stolicy Gala zlokalizowana, a druga w pobliżu na Karmelickiej, pozostałe gdzieś tam Kuta, Prokoci. Natomiast pozostałe mają od 8 do 20 dwuzmianowe i od 8 chyba do 14 jednozmianowe. W sobotę do 14 i do 20. Myśmy tam w tym roku próbowali, tutaj była taka dość ożywiona dyskusja, że chcieliśmy przesunąć niektóre godziny prac aptek, ale miasto, brzydko mówiąc, opuściło nas miasto. I wydaje mi się, że zaakceptowaliśmy to, co zaproponowało miasto, Rada Miasta w zasadzie. I tyle. Czy pan Ryszard powiedział to delikatnie, bo wydawało nam się, że coś możemy. Ale generalnie teraz to zatwierdzamy to, co przychodzi. Bo nie wszystko, nie wszystko. Ale nie było, czy w tym przypadku, jeśli chodzi o godzinę aptek, bo chyba nie ma co się kopać. Nie. Zwłaszcza, że na naszym terenie jest całodobowa przygala. Jest wiele takich dzielnic, których nie ma, bo jest 6, a tak na lepiej nie jest. A dzielnic 18. Wątpliwa za przyjemność. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.